wszystkich bardzo serdecznie, Julia Przeźnik, TV Reklama, a wraz ze mną warszawski dresik, witam! Cześć, witam i ogólnie czuję się w miarę dobrze jeszcze. No właśnie o to miałam się spytać, jak się dzisiaj czujesz? Wiesz co, byłem wstrzymany przez pewien moment przez kogoś tam, nie mogłem pić alkoholu, ale napisałem wreszcie, że muszę zacząć go pić, bo nie daję rady, bo za dużo jest ludzi mega pozytywnych, którzy mnie zaczepiają gdzieś tam i powolutku gdzieś tam się rozkręcam, ale od paru godzin jakby miałem wstrzymane picie alkoholu, nie mogę się wypowiedzieć na ten temat dlaczego. Ale ogólnie było fajnie i dobrze się bawię. Naprawdę jest mega, 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 ale poczekaj, mega. Parę godzin temu miałeś wstrzymane, ale teraz już możesz. Tak, znaczy nie mogę, znaczy chyba mogę, a nie mogę, nie wiem. W sumie miałem pić mało. Nie, wiesz co, może się boją albo nie. Nie miałem pić mało, a wyszło jak zawsze. Nie, no wypiłem może 10, 8, 10 shotów. W jakim czasie? Nie wiem, może z 15 minut. No może 20, to... Bo to wiesz jak jest, to są takie karniaki, jak podchodzisz do stołu, gdzie tam siedzę przy trójeczce, tak, to każdy mówi, ty no to pijesz, mówię, jeszcze nie mogę, później znowu, jeszcze raz, nagle odpalam się, mówię, dobra, cholera, mówię, pijemy, nie, i nagle, dobra, to raz, później drugi, później trzeci, później czwarty, później drugi stół, później trzeci stół, gdzieś tam idę, kolejna osoba, no i mówię, tak z 80 shotów wypiłem, czuję się bardzo fajnie, mega pozytywnie i ogólnie jestem mega zaskoczony, całą otoczką tego wszystkiego jest, wow. No właśnie, to jak ty tak lubisz pić, jak ci tak dobrze wchodzi alkohol, no dzisiaj no pokazujesz, że lubisz. Dzisiaj to ja będę przepraszam. No dlaczego nie bierzesz udziału w gali? Bym powiedział, że była taka mała sytuacja, że prawie może bym coś wziął, ale no może następnym razem. Chciałbym, ogólnie ja jestem zajarany tą całą sytuacją, naprawdę chciałem. Czyli jak teraz oglądałeś już galę, to jesteś pozytywnie nastawiony, podoba ci się? Ja myślę, mi się wydaje, że ja ogarnąłbym wszystkie te wyzwania, jeszcze bym zjadł wszystko, co by chcieli, bo ja ogólnie lubię jakby jedzenie, może nie to, że lubię jeść dziwne rzeczy, znaczy też w sumie tak, ja dlatego chcę jechać do Tajlandii, nie? Ja jadłem już bycie jądra, jadłem larwę jedwabnika i... A ja słyszałam w ogóle, że bycze jądra wcale nie są takie złe. Nie, one smakują, mogę zdradzić, że one smakują troszkę jak wątróbka, a jak je jesz, to są prawie jak kotlety mielone. Co ty gadasz? I jadłem to na nocnym bazarze w Warszawie. No, już. A larwa jedwabnika jest taka dość dziwna, że jak ją jesz, rzucasz do buzi, tak się dziwnie rozpada i smakuje jak pasztet. Powiedz mi, kiedy ostatni raz piłeś, bo miałeś przed chwilą wywiad, tutaj mamy wódziana. Może byś się napił. A co ma? No, stoka. Co masz do alkoholu? Sztoka? No, ale whisky? Stoka. A czy wódkę? Nie, wódkę. To ja chcę, masz lufę? To ja wchodzę w to, no kurczę. No to wchodzisz w to, ile wypijesz? To ty chcesz ze mną rozmawiać tak po prostu bez alkoholu? No właśnie, dlatego nie, no, ci proponuję. Z wami, z widzami, dla was to zrobię i napiję się za wasze zdrowie. Czego się nie robi dla widzów? Kurczę, ja widzów swoich kocham i was tak samo oczywiście, ale swoich oczywiście najbardziej, Armia Dresika. Czy ty myślisz, że twoi widzowie by byli za tym, byś wystąpił w takim programie jak Alkomaster? Wiesz co, niektórzy moi widzowie... O, mój ziomek. Żółwik już pogali. Jak się czujesz, Żółwik? Zajebiście. To jest mój ziomek, przywitajcie się z moimi widzami. Siema, no. Pozdrawiamy wszystkich. Dokładnie, pozdrawiamy. Prosto z wywiadu. To jest mój... To jest wariat. To jest... Ej, Żółwik, a ty byś nie chciał właśnie z Dresikiem? Co? Na gali wystąpić? My przed chwilą pili... Z tobą mogę wystąpić na gali. Ale on na takiej gali bardziej... I... O nie, to nie chodzi o picie. Bardziej o bicie. Taki inny sposób, ale no nie mogę mówić. Ej, ta twoja wodzianka to jakaś słaba, uciekł. Ej, ale to była twoja, to był wódzian. Ja nie znam, po prostu zapytałem się, czy ma coś do picia. I nagle poszedł i chuj. On możliwe, że szuka po prostu... czy większość... A, no. Albo szklanki dla ciebie. Nie, może aż tak to nie chcę szaleć, wiesz, ja mam jutro trasę, więc jutro muszę gdzieś tam pojechać, ale padnę, mam nadzieję, w miarę wcześniej. Ej, to może ty masz taką taktykę, że możesz pić dużo, ale do którejś godziny. Wiesz, ja mam jeden problem. Zawsze go miałem, że jak dużo piłem, to mnie odcinało i nie pamiętałem, co robiłem, a później się okazało, że albo kogoś pobiłem, ale osoba oczywiście, która mnie zaczepiała za często, bo ja ogólnie jestem bardzo miłym człowiekiem, tylko nie lubię, jak ktoś mnie bardzo zaczepia, wiesz, kładzie na mnie ręce, gdzieś mi tam pyrga, wiesz, ja raz zwrócę uwagę, trzeci, czwarty, piąty, aż wreszcie jego pyrgną, gdzieś tam wpadnie, później są problemy. O, tu jest wódzian, patrz. Kurczę, aż tyle? A oni mnie widzą? Widzą mnie? Widzą! O nie! Widzą i kibicują. O, ja ogólnie nie piję, panowie i panie, ale... Zrobię dla was, zrobi dla was wyjątek. Zdrówka. Zdrówka. Kurde, no szybciej niż zawodnicy dzisiejszej gali, naprawdę.
przepraszam za moje zachowanie, ale... Ale to nie złego, normalne zachowanie. Ja jestem taki, wiecie, kulturalny, nie rezerwuję. Ale Andrzejki. Tak? Mam przyjaciela Andrzeja, pozdrawiam cię, Andrzejku. No to za Andrzeja. No jak najbardziej, kurczę, kocham wszystkich Andrzeji. Ty, a z kim w ogóle dzisiaj tutaj przyszedłeś? Ja, można powiedzieć, zawsze przyjeżdżam sam. A wracasz? A to różnie, nie no, żartuję. No jakby, wiesz, ja jestem z Warszawy, nie wiem, czy wiesz o tym. Wiem, no, Więc po prostu tak przyjechałem sobie, bo mam bardzo blisko tutaj, szczerze, z domu w te miejsce, to mam jakieś 10 minut. Przyjechałem swoim autem, które zostałem. Mój trener tutaj jest sędzią. Jest jakaś tam osoba z... Bym powiedział, no ktoś jest po prostu, z którym też w sumie tutaj nie przyjechałem, ale gdzieś tam przyjechałem sobie i tak zostałem zaproszony. Czy to jest jakaś kobietka? Nie powiem, nie zdradzę. Każdy musiał o tym wiedzieć. Ja później pójdę za tobą i dam wam znać, czy to była jakaś kobietka. Tak, jak pójdziesz ze mną, to nie da rady, bo ta kobietka czy nie kobietka jest bardzo zajęta dzisiaj. No to już wszystko jasne. Ja jestem człowiekiem takim incognito, wiesz co chodzi, żeby mnie poznać, to musisz za mną chodzić. To nie jest takie łatwe, wiesz. No to nie jest takie łatwe. Słuchaj, ostatnio była gala Fejmu. Czy ty oglądałeś tą galę? Tak, przed laptopem. Przed laptopem. I komu kibicowałeś najbardiej? Don Casio, król. Tak, ja powiem ci szczerze, jest kotem. Uwielbiam go, rozmawiałem z nim dzisiaj, rozmawiałem z nim ostatnio i nawet krzyczałem przed laptopem. I nawet bym powiedział, że się napiłem przed tym laptopem właśnie. Ej, ten alkohol ostatnio u ciebie często. No nie, ja właśnie bardzo mało piję, ale jak jestem bez treningów, jakby wiesz, i mam odpoczynek, to potrafię sobie wypić i lubię sobie czasem wypić, ale nauczyło mnie życie, że nie można sobie jakby za dużo pozwalać, bo jakby przykre rzeczy pamiętam jakby związane z alkoholem. No, znaczy pomagam też ludziom, którzy są alkoholikami. Już kiedyś tam właśnie rozmawiałem w wywiadzie. No i to takie trochę słabe. Nie można popadać, wiesz, ze skrajności tak, w skrajność. Ale ja, wiesz, nie trzeba nie potrzebuję alkoholu. Stabilizację. Ja nie potrzebuję alkoholu, ja się czuję naprawdę bardzo dobrze bez tego wszystkiego. Ja czuję jakby się lepiej, jak nie piję, niż jak piję, bo jak się napiję, to później mam taką jakby trochę dziwną sytuację. Mówię, kurczę, w sumie po co? A dzisiaj się napiłem tylko takie dlatego... Takie lekkie wyrzuty sumienia. No, bo masz kaca, deprecha. Tak, no. Nie powiem, bo miałem depresję, no. Miałem, prawie rok miałem depresję i to jest mega nieprzyjemne. I powiem szczerze, że czasami próbuję to do mnie wrócić. I powiem szczerze, jak ma człowiek naprawdę mega ciężką depresję, to w głowie są bardzo duże pomysły. I to są mega ciężkie pomysły. Ciężko jest, a jak się to połączy z alkoholem bądź innymi używkami, to już w ogóle nie można popaść. Nie ma innych używek, jest czasami alkohol po to tylko, żeby sobie coś tam lekko się wyluzować, ale żeby gdzieś tam płynąć siną w dal, to ja dziękuję. Miałem też jakby przyjemność popróbować jakby innych rzeczy. Czyli... No ja nie wiem, czy to znaczy przyjemność. Znaczy przyjemność, czyli w jakiś sposób przyjemność, ale no po prostu, mi się wydaje, że dobrze ułożyłem te słowo. I ja nie jestem za tym, ale w życiu naprawdę dużo przeżyłem i decyduję się żyć tak jak teraz, czyli nie brać pewnych rzeczy, alkohol raz na jakiś czas, sport. No i ja po prostu chcę być po prostu szczęśliwy. Chcę kogoś poznać albo być z kimś i po prostu chcę być szczęśliwy. Nic mi więcej nie potrzeba. Nie potrzebuję alkoholu, nie potrzebuję dragów, nie potrzebuję nic więcej. Szczęście dla mnie jest tą podstawą. I tyle. Ale czy sam ze sobą czujesz się szczęśliwy, czy potrzebujesz jednak... Ja szczęśliwy z sobą. A to, że sobie kogoś tam znajdę, czy znalazłem, to jeszcze lepiej. Wiesz, ja czuję jakby taką twoje drugą taką baterię, wiesz. Ta latarka tak naprawdę płonie. Ta latarka jest takim prawdziwym, wiesz, wow, jestem. Mm-hmm. Budzisz się w nocy, o to świeci. I możesz, nie będę tego mówił, musiałem coś powiedzieć, ale to... Dawaj. To by było za grube, nie mogę. O, idzie mój grubasek. No raz. Brawo. Darłem się, krzyczałem ile mogłem, naprawdę. Jaki medal ma. No, dobrze. Pokaż medal do kamery. To jest gość, słuchajcie, który 6 kieliszków jednocześnie wrzucał sobie w kubeczek i napieprzał go i pił. Jak się widziałeś mnie? Widziałem. Weź, kurwa, byłem jednym największym kibicem chyba, tak, który zdarzy się. Taki doping motywował mnie, tylko no nie dałeś szkoda rady. Było tego, że dostałem na starcie takie coś jak połączenie dwóch underdogów z dwóch faworytów. I było mnie wziąć ze sobą, zobaczymy. Powiem ci tak, mogłem zrobić tak, żebyś był tym zastępcą, ale mówię, wierzę. To? Nie po mnie, żebyś był ze mną. A to ja bym chciał.
Bierzą następną walkę, niech będzie jeden gruby, drugi chudy. Bierzemy. Pinki mózg, mordo. Tak, pinki ja... mózg. Ale że co, że ty mózgiem, tak? Ja dla mnie to możesz ty być mózgiem. Ja tak tym starciu mnie to nie interesuje. Tego dnia mam po prostu to w tyłku. Bądźmy razem mózgami dużymi. Czego chcesz więcej, jak tylko... Jest srebro. To jest srebro? Dobre i to. Kupowie ciężko. Nie. To jest bardzo ostre. No dawajcie. Ja mam popita. Ja z tobą jeszcze piłem, ty. Oni chcą mnie upić, wiesz o tym? Oni chcą mnie upić. Zdrowie nasze, zdrowie wasze, nie, to prowadzącej. Się mówi, zdrowie nasze w gardło wasze, albo nie, A że my zdrówko zbijamy, a tu ten, tak? Nie, to gardło nasze, zdrowie ich. Albo nie wiem, jak to się mówi. Jakoś taka była taka... Zdrowi, ten wszystko. W każdym razie okay? Może... zdrówko. Ej, ty, może ty utrzymaj, ja będę w lewo. Ej, ale... Trzymaj ją. Ej, przepraszam, nie piłaś na mnie jeszcze. Ej, ale ja jestem, ja autem jestem. Ja też, moje auto stoi. Ja też jestem. Ale nie, poczekajcie. Ej, zrobimy inaczej. Mam pomysł. Postawmy auto obok siebie. Powiem tak, jednak mózgiem... Na pewno się nic nie stanie. Jednak zostajesz mózgiem operacji, nie? Tak? Oddaję ty miano z automatu, powiem tak. Ja mam zło. Nie mam podjazdu. Podjazd będą mieć podjazdu. Wszyscy. Nie wiem, jak wy to zrozumiecie, ale sorry. Ojej, wylewam, dobre pijmy to, bo... Może jeszcze. O fu, ale niedobre. Co to było? Coś dobrego. Konie pokazu marki, bo wiesz, będzie kara. Ej, ale to jest TV reklama, tutaj można wszystko zareklamować. Ale po co? No nie wiem. TV, reklama, o. Reklamuj wszystko. Reklamuj wszystko, split autonomii, najlepsze. O, oficjalnie. Gratuluję. Co, jak się czujesz? Jak się czuję? No powiem tak, chciałbym powiedzieć, że się czuję dobrze. Chciałbym powiedzieć, że czuję się dobrze, ale... On rozmawia i on ty zamknięty i ty... Zastanawiam się, czy on dalej na tym koniu tam skacze, wiesz? Cześć! No, oczy zamknięte. Ja ten koń tak raz skacze i nagle... Wyjebał. Powiem tak, ten osobnik ewidentnie szuka problemu, ale problem mamy na razie aktualnie. Wchodzimy mu w nogi od razu. Dawaj, bierz. Nie zrobisz tego. Cipa jesteś. Ej. Wystarczy kogoś podpuścić, przepraszam. Ale on się wywrócił, nie. On się wywrócił. Ja go trochę podpuściłem, nie? Sorry. Myślałem, że... Przepraszam, o, to jest wszystko moja wina, naprawdę. Dobrze, ty, sorry. Ja to wiecie, ja bez karania tutaj ten, tak, to jest moja... Chuj, ja to mam w dupie wszystko. Powiem szczerze, to jest moja wina, tak, to wszystko moja wina. Przepraszam, moja wina. Ale powiem wam tak, dobrze, może wreszcie zaczną się bić, nie? Bo ja na to czekam, kurde. Ale patrzcie, ochrona się cieszy, że oni się będą bili razem wreszcie, nie? Ba. I patrzcie, i teraz rozumiecie, dlaczego mnie nie wpuszczają na imprezy, bo ja kogoś podpuszczam, oni się biją. No tak, ale dobrze, że nikomu się nic nie stało, nie? No nie żyje, chłopaczno. Wszystko w porządku. No. Ten to w ogóle pan. Wyjebałem. A wiesz, że to wszystko jest zasługa Dresika? Tak, będziecie się bili. Bo... Ej, ale pamiętajcie o tym, że jak będziecie się bili na fejmie albo gdziekolwiek, to ja biorę z tego procent, kurwa. Dresik, jesteście świadkami, pamiętajcie o tym. Dresik, słuchaj, ja go skasuję gdziekolwiek, skasowałem go na Alkomaster, ale skasuję robisz? Go w Katagonie, także nie ma problemu. Ja mam nadzieję, że oni się będą bili i trzymam was za słowo wszystkich, bo ja wtedy mam procent. A może to ty byś też wziął walkę z nimi? A może oni na ciebie? Bo dwóch? No jak? Chcesz, żeby oni, nie wiem, kanapkę ze mnie zrobili? Przecież oni to są, wiesz. Dresik, ile ważysz? Teraz stówkę. Moja 118, także ja mogę przytyć, dla mnie nie jest problem. Ej, dobra, napijmy się za to, żeby ta walka doszła do skutku. Kurwa, kolejny raz nie daje, specjalnie robię. Nie wiem. Ale ja cały czas piję to. A, zajebiście, okej. Ja teraz piję ostatnio i schodzę na dół. Mam na chwilę, o czym rozmawiacie?
Ja bym tak powiedział, pani chce nas wykorzystać w jakiś sposób, zrobić z nas głupków i debili, dlatego że ona chce nas łupić. Nie debili. Ale teraz robimy inaczej. Zrobimy inaczej. Koleżanka chce nam dać alkohol. Ty otrzymasz, tak jak wcześniej, bo Honora się otrzymał. Ja już brawy wlewałem. To ty otrzymasz, a ja teraz wleję. Dobra. A to, że ty trzy pijesz... Ale to wy mnie wykorzystacie. Ja zabieram tu mikrofon. Masz coś do powiedzenia? Powiedz coś o tej kobiecie. Popatrz na nią. Bardzo ładnie ubrana. No. Kulturalna pani. Kulturalna, nie kulturalna, bo ona nas podpuszcza. Kulturalna. A jak może być coś kulturalna, jak ktoś nas podpuszcza? No słuchaj. Patrz na jej oczy. Patrz jak kłamie. Patrz jak oszukuje. Ja do tej pani zaraz przyjdę. Kobieta, która się śmieje, to oszukuje. Słuchajcie, ja zaraz przyjdę do tej pani na wywiad. Zrobimy wywiad i skończę swój poprzedni, okej? Okay? I porozmawiamy. Bo on cię bił w trakcie wywiadu. Ja mówię, wchodź mu w nogi, on... Stary, dobrze się powstrzymałem. Dobra. Dresik mamy jeszcze... Później się złapiemy. Dresik, mamy jeszcze jeden temat do obgadania. Twoja walka na jakiejś gali, no. Ja wjeżdżam, wiesz, ja teraz mam chwilę przerwy, ale jeżeli będzie trzeba, to... Jak najbardziej mam mega dwóch trenerów, wiesz, Igor Kołacin oraz Arkadiusz, nie pamiętam jak ma nazwisko, ale jest trenerem nierożyłem MMA, to i zapasów, i ja naprawdę jak najbardziej, jeżeli bym coś wiedział, że się, wiesz, szykuje, to ja wchodzę w to. Jak chcę, ja lubię. Wtedy, kiedy walczyłem z młodym Muranem, miałem 4 tygodnie przygotowań. A ja właśnie, byś brał pod uwagę walkę jeszcze raz z nim albo z Jackiem? No. Z Jackiem chyba nie, bo on za stary jest i on się nie umie w ogóle bić. Ale z jego synem tak, chciałbym taką wymianę, wiesz, totalną. Nie uciekanie, możemy w tej klatce ziemskiej zrobić. Tak, zróbmy to. To już by było takie, tak, wiesz, słynne rodziny murańskich, tak, nie? No. Rzymska klatka. Ja jestem takim człowiekiem po wymianę, wiesz, ja lubię się bić, ja nie boję się. Okej, dostanę, wiesz, ale dla mnie... Na tarczy czy pod tarczą, jeżeli jestem rozwalony, wiesz, krew, wszystko się leje. Pamiętaj, osoba, która nawet przegra, ale ma tu krew i pokazuje ten hard ducha, tak? To tak naprawdę jest wygrany, bo o mnie będą rozmawiać i mówić, że ja nie poddałem się. Nie poddałeś się. Chciałbym, no. Chciałbym kiedyś zawalczyć z kimś, kto jakby zrówna ze mną te rękawice i będziemy się bili. Okej, okay, ja potrzebuję, nie wiem, miesiąc, dwa, może nie miesiąc, ale ze 2-3 miesiące, żeby się tak mega przygotować jakby, wiesz, u siebie w klubie i obiecuję to, że dam z siebie wszystko. Mój trener jeden i drugi jest na tyle obrotny, że naprawdę, to są ludzie, których w jakiś sposób uwielbiam. Jednego trenera dopiero poznaję, ale kurwa, pokazuje mi takie rzeczy, że ja jestem w ogóle w szoku, że można, wiesz, jakby lawirować w pewnych momentach, nawet jak leżysz na ziemi, albo gdzieś tam przyciskać, coś robić, nie? To jest wow. Ja jestem pod mega wielkim wrażeniem. No i kurczę, no chciałbym. Ja w ogóle odstawiłem siłownię, ja w ogóle nie chodzę na siłownię, tak? I jara mnie właśnie bardziej teraz sztuka walki niż sama siłownia. A kiedyś tylko, wiesz, siłownia, pompowanie, a teraz ja spadam z wagi. Nie się wyciąć, tylko dlatego, ponieważ chcę mieć te ruchy, tak? Chcę być gibki bardziej, chcę być bardziej taki, wiesz, jak gdzieś zrobię ruch, to żeby on był szybszy, tak? Myślę, że będzie dobrze, na spokojnie. Ale w ogóle jestem w szoku, że wiesz, że jak ktoś bierze udział właśnie na Fejmie albo na innej gali, gdzie się bije, to że zaczyna go ta jednak, wiesz, te sztukę walki, zaczynają go jarać, nie? Znaczy, wiesz co, ja, u mnie to jest tak zaraźliwe. U mnie jest jeden taki problem, że ja całe życie chciałem jakby gdzieś tam zrobić, ale w moim życiu były różne przypadki i naprawdę było trochę ciężko i w pewnym momencie powiedziałem sobie, że coś takiego zrobię, później nie, bo nie miałem jak. Ale no kurczę, myślę, wydaje mi się, że lepiej coś zrobić teraz, niż w ogóle później żałować. Tak samo jak powiedziałem sobie, że wystąpię gdzieś na jakiejś gali, jestem. Że spełnię marzenie, że stawiłem sobie zęby, wyrwałem 11 zębów na raz. 9 stawiłem, zrobiłem sobie półę całą, jedną i drugą. Później powiedziałem, że sobie zrobię, wiesz, medalion, tak? Mam medalion prawdziwy z diamentami, z białym złotem, z żółtym złotem, który naprawdę nie jest tombakiem. Nie, to nie jest złoto, które, wiesz, jest lekkie, tak jak mają inni ludzie. To jest złoto, które jest prawdziwe, tak? To nie jest sztuczne, tak? Widzisz sama, tak? To są diamenty. Siema, Mordko. No. Kupa pieniędzy, nie boję się, że ktoś cię napadnie? U siebie tutaj... Nie. Siebie na dzielnik, gdzie nie, tam? Nie, wiesz, ludzie mnie znają, szanują w jakiś sposób. Znają i szanują, tak, to najważniejsze. Ja się wychowałem 36 lat, tak? Gdzie bym nie poszedł, to ludzie mnie znają, tak? Jeżeli będzie problem, no to normalny, ja tego nie dam sobie zdjąć. No, będziemy się bili, będzie trzeba, to będziemy robić inne rzeczy. Nie dam sobie zdjąć złota. Nawet nie chodzi o złota, to wiesz, to chodzi o charakter, chodzi o twój szacunek do, wiesz, do innego człowieka. Jeżeli widzisz kogoś i widzisz, że ktoś jest normalny w jakiś sposób, nawet jeżeli mnie nie znasz, ja jakby...
nie odpuszczę, ja się nie cofnę. Ja, jeżeli będę musiał, to będę walczył. Ja nie jestem człowiekiem, który odpuszczał kiedykolwiek. Może tak wyglądam, ale nie. Nie, no właśnie, to jest, wiesz, bardzo dobra cecha i właśnie widać po tobie, że jesteś taki dość waleczny. A powiedz mi jeszcze, jak była walka właśnie Jacka Moreńskiego i Arka Tańculi? Za kim byłeś? No. Szczerze za Arkiem, ale myślałem, że ten Jacek coś pokaże. Mi smutno. Myślałem, że chociaż te łokcie, cokolwiek. No i tak byłem trochę zażenowany i smutny i później poszedłem sobie w miasto, gdzieś tam wypiłem parę shotów, wróciłem do domu i byłem taki, mówię... Nie smutno ci było? No tak, może nie smutno. Był taki niedosyt, wiesz, że kurczę, mogłoby się coś bardziej stać, a tak naprawdę była jedna wielka kupa. No tak, no mogło to się coś naprawdę jakoś bardziej rozkręcić, nie? Tak, druga rzecz, on gryzł tak zapewniał, no tak, gryzł, no i... Ale to jest aktor, jak on to mówi, więc aktor musi jakby podkręcić tą całą sytuację. On czuł to, wiesz, że ludzie w to wierzą, że on tu wejdzie, że on pokaże. Najdziwniejszą rzeczą jest jedno, że jakby jedna sytuacja, nie? Okej, mówisz, mam naderwane tutaj, wiesz, jedną nogę, drugą nogę, później biceps, a w pewnym sytuacji, jak on to skleja, to jest tylko biceps, a gdzie ta lewa i prawa noga nagle? Wiesz, w momencie, kiedy masz naderwany mięsień tutaj, wiesz, w łudzie, ty nie chodzisz, no naderwany albo zerwany, on mówi, że to jest zerwane, no to ty nie chodzisz. Prawie się wywracasz, jakbyś była najebana i jeszcze w drugiej nodze czołgała, wiesz co chodzi. I to mnie trochę denerwuje, a najdziwniejszą sytuacją było to, że, znaczy najdziwniejszą, to najsłabszą sytuacją było to, że gość mówi, wiesz, że on, nie, ja się nie będę tłumaczył tym, że przegrałem, że wiesz, miałem coś naciągnięte, a nagle bach. Jeszcze gryzie. Szczerze, ja coś, nie, ja dlatego zrobiłem post na swoim Instagramie. Właśnie widziałam. No. Wiesz, ja ogólnie nie udzielam się w takich momentach, ale jeżeli ktoś nagle mówi, że nie będzie robił tego, nagle bicep zerwany, później dwie nogi, wow, nie. Szkoda, że dlatego mówię, dobrze, że była mała klatka, to nie jego syn, wiesz, przede mną, nie, bo jego syn cały czas przede mną uciekał. Ja chciałem się bić, ja lubię się bić, ja uważam, że trzeba się bić. I płacą nam za to, bijmy się, róbmy to, mówiłeś, wiesz. Mówiłeś się, żeby właśnie nie było gajanek w tej walce, no, nie? Nie, to bez sensu. Płacą nam za to pieniądze, ludzie chcą to patrzeć, chcą krwi. Ma być to jest show, tak, no. Tak, to tak jak kiedyś w Rzymie, tego potrzebują, wiesz, żebyśmy wyszli, bili się, a nie uciekali, a kopa, wiesz, to ogólnie to tak, fajnie, to jest taktyka, tak? Ale dla ciebie to jest okej, okay, ale nie dla ludzi. No tak. Więc dla mnie nie to było takie chcą, mega. No. O, jest mój kochany. No raz. Dobra, słuchaj, kończymy, bo musimy jeszcze innych złapać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, bo żeśmy pogadali na galę. Ja już chyba nie chcę. Ja idę do domu chyba. Zastanawiam się, jak ja wrócę. Nie masz jak wrócić. Ej, w sumie mam chyba 12 km stąd, a zastanawiam się, jak ja wrócę. Samochód zostawiłem, przepraszam. Telefon mi pada zaraz, nie? Ale podobno mam pojechać z nim jeszcze do hotelu. Tam. Na after. Albo pójdę. Tak, sorry, że tak mówię. Albo zostaniesz tutaj. No tutaj to nie zostanę na pewno, chyba że w samochodzie pójdę spać. Albo pójdę tam spać, albo sam mówi ktoś mi bolda i wrócę do domu. No nie wiem, zobaczymy. Ogólnie nie. Bawię się dobrze. Jest wszystko okej. Okay. No kurczę, aby więcej takich imprez. To jest śmiesznie. Dokładnie, wiesz, no więcej. Kurczę, nie lubię takich jakby styp, wiesz, jakby. A tutaj. Nie chcę oglądać. Jest grubo, jest fajnie. Jest grubo. Mega... Oby tak zostało. Wszystkich zapraszam tutaj na kolejną galę. Miejmy nadzieję, że ona będzie, ja wystąpię. Ja się nie poddam. Czekamy na ciebie w takim razie. Dzięki.